Ej, no znowu zrobiłem i się włączyło. Może A tak? tak. Nie masz miejsca może? Mam miejsce, teraz musiałem jakby... Przytrzymało mi się. Kurde, przetrzymam. Jakby się przetrzymało samo. No dobra, ale wystartowałeś już? Tak, tak, że... Teraz działa na pewno. Keep, I need you here. Idę. To gdzie to zombiaki? Jezu, tyle mam tego. Tyle mam tego, że już nawet tracę HP. To nie, ja aż tak się nie przyciążałem. Kurwa, teraz leje i leje. No chciałeś, to masz. Czerwony miał teraz paliwo? Będzie cały tydzień, będzie dać. Żyry i ten cukier. Który miał paliwo? Ten taki, ten czerwony miał paliwo i przelej do czarnego. Tak, jeszcze obszukam tutaj. Rób myszkę z bukiem. Mam przy sobie hektolitry wody, kurwa. Troszeczkę mnie pojebało z tą wodą. Nawet nie troszeczkę, a bardzo. Czy to źle? Dobra, to ja wylewam jedną butelkę. Chyba, że masz pustą jedną. Ściągnęło w końcu? Ściągnęło. Dobra, wywalę parę tych butelek. No do bagażnika włóż. W sumie. Czy w środku? Co? Kluczyki są w środku? To. Ciężko będzie odpalał, bo silnik jest słaby. Ile ma? Chyba 40 coś procent. Starczy. Dobra, uważaj, bo chcę odjechać do tyłu. Dobra. No, zgubiłem myszkę. Chyba on nie jest tu przypadkiem od dołu. Będziemy zmieniać, kurwa. Ja na dwie butelki lecę. Ja też na dwie. Pod fału lepiej jest. Ja klikałem przyciskiem myszy. Ja też w sumie klikałem prawym. Chyba już nie ma. Że w tym czerwonym? No, czy jest? Jest, jest. Nie wiem, czemu mi nie chciało. On ma dużo strasznie. Ale już nie 50 ma. Coś. Po prostu. Może mi na jedną butelkę robi teraz, czekaj. Na jedną butelkę mi robiłem do tego.
Jak to śmiesznie wygląda. Zobaczysz, czy nam nie starczy przypadkiem. Panie, full. Dodaj jeszcze. Dobra. Jakieś tylne siedzenia są. Wrzucę wszystko na tylne siedzenie. Są tutaj MSR-ka, naboje i te inne takie rzeczy. Okej. Zegarki to nie, to ci po prostu na dom potem. Znaczy, możesz wrzucić tam. Już trochę zajmuje, nie? W bagażniku już nie ma miejsca. Dlatego zaraz podjedziemy sobie do tego naszego głównego samochodu. Jedziemy sobie tędy. Kurwa, ile żarcie, ale pierdolę. Ty, był gdzieś wejście, jakiś wjazd? Chyba nie było. To zombie zbluruje, ta. Musimy tędy niestety całą tamtą amunicję garnąć. Okej. Zamknięty. Wiedziałem, kurwa, że to nie to. Pyk. Szybko zapalę sobie jeszcze i też wyłożę. No dobra, już zacznę, wiesz, przenosić. Ratkę sobie zbiorę. Płachta nie wiem, czy jest potrzebna. Na razie nie biorę, bo nie wiem, do czego ona służy. Tarkę zabieram. Będzie coś widać przy niej. Płachta? Ona do przykrywania samochodu, gdy też pada chyba. A żeby nie rdzewiał pewnie. Celowniki optyczne. O, to ósemkę mamy do ciebie, do snajperki. O. Cały czas mi się leje coś, kurwa, od ciebie. Zbugowałeś grę. Jo, leciało. Kawki ochronne się nie przydadzą. Pudełko naboi kolejne. Sterowniki razy 4. Dobra, to chyba wszystko. Wszystko? Stąd chyba tak. Gogli narciarskich nie biorę, bo to nie ma sensu. Przeczytaj sobie ten magazyn, który będzie w schowku. Co jest? Co? 20.62 na 20 w siedzeniu. Ty! Przeładowaliśmy. Nie wiem jakim cudem, ale udało się. O. Dobra. Idziemy dalej. Chyba wszystkiego nie przelutowaliśmy, o dziwo. Co tu jeszcze strzelby są? No nie, ja mam strzelbę przy sobie. Pas do broni i pełny czołg lufa. No to przeszukajmy to do końca i cofniemy się do samochodu. Grałem. Nie wiem, czy widziałeś, ale tu było jeszcze wejście na górę. Ja nie widziałem. Kto tam diesle odpalał? Kolejne komputerki.
Ile tu tego jest? To nic innego. Ci muszę powiedzieć, że jak patrzę na te komputery, to aż mi kurwa gały wywala. To zębiak jeszcze? I tu czego? Kolejne zombie? No kolejny dom. Oho, maczeta już jest na pierdyknięcie. Kolejne toalety, jakbyś chciał. Czas chyba dalej. Dobra, tam są. Nie, wracaj. Zdążony przecież. Nie jestem. No ale przydałoby się to zrzucić. A tu byliśmy? A tu są toalety. Zrzucimy to i wrócimy. Te krzesła. Palnik gazowy, szkoda. Ty, może jeszcze ponapełniamy te kubki. Z pewnością. Ale my źle poszliśmy, kurwa, co my zrobiliśmy? Ej, właśnie, kurwa. Tu jest jeszcze jakieś wejście. Gdzie tu coś jeszcze jest? Idę. Wiesz, nexta. Medika. Karabinek M16, tooltip modifier standard. I lubię to. Hełm wojskowy, w końcu witam cię. Hmm. Co ze strażackim może? Miałem toczek jeździecki. Magazynek do M16. Oki toki. No, tu nic nie znajduję, a ty ciągle coś znajdujesz. Bo to było inne miejsce niż to, co ty teraz wchodzisz. No ale tu przynajmniej jest skrócz. Boże ci. O, pan zombie. Dzień dobry panu. Zajebał tu wszystko. Wybielacz, kurwa. Dla aktora. No. Niestety go nie ma. Długi obwy na czwarty. Że tam też się ładnie bawisz. Gdzie ty położyłeś? Ja w samochodzie już siedzę. Aha. A ty jesteś w tym ciemnym, czarnym, czy...? W tym czarnym. Dobra, idę. Zaraz możesz bramę otworzyć. Też sobie sam muszę otworzyć. Poradzę się tym skrótem, a poradzę się, dobra. Dobra. Kurwa, czasami nie mogę ze śmiechu mojego brata. Się śmieje, powiem ci, jak polone jest, kurwa, i to po ostrym... Po ostrym... walniu w gaz. O, porozpiły się chyba.
Definitywnie się podespałem. Czy ty sobie przejechałeś przez ten? Przez szlaban. O kurwa! Jezu, jaka horda! No, tu się odwaliło. Czemu ich tak dużo? Z lasu pewnie powoziły. Możliwe. Może akurat w tym miejscu był earthquake czy coś. Patrzcie, my tyle drogi przejeździliśmy na piechotę. No przynajmniej po drodze nie było nudy. Nudy to definitywnie nie było. Przepraszam. Przeciążę się zbytnio, żebyś mógł przejść przez ogrodzenie. Do plecaka wszystko wodowałem. No właśnie, ja też, do ekipunku nie biorę. Kurde, no. Dobra. Dobrze, że jestem przyczepą, jesteśmy. Ale może. Panem dupę ratuje. Nie do widu tutaj nie chciałem odstawiać. Kurwa, ten karabin M16 jest świetny. Chcę zamontujesz do niego ulepszenia. No. Elegancko. Bardzo nie mogę żałować tego, że nie wzięliśmy kurwa tego młota. No. Już nie ma nic w tym bagażniku. Wow, pierwszy szalik znalazł. Tak? No. Bier. Na szyję. Badam. Resztę musisz ty wziąć już. A, przeciążyłem się już, chuj. Nie przejdę. To rzuć, że ja już jesteś w konie. Ale plombę dostał. I po zębach. Wziąłeś tę broń z podłogi? Tak. Ej, zajebisty wozik. Fajnie, że go się udało znaleźć. W sensie mówisz o naczepie? Nie, o tym wozie czarnym, tak. A. Żeby się poruszyć po kompleksie. No to fakt akurat. Się zgodzę z tobą. Bez tego to byśmy kurwa przejebane. Co robisz? To byśmy nie przenieśli. A, bo coś jeszcze? No, pewnie. Mamy tam już odkryte miejsce. Zadyszkę złapałem, przeskakuję ciągle przez ten płot. No to samo. Wracamy. Już z tymi takimi podstawowymi zombiakami to my sobie poradzimy bez problemu. Taką hordą myślę, że też byśmy sobie poradzili, tylko nie wiem jak z moją maczetą. Znalazłem smycz. Dla aktora będzie. To czy da się przez to przejechać? Okay. O, jak? On nie ma maski w ogóle już, czy ma? Nie no, ma. On silnik ma zjebany. Maskę to miał chyba na 100. A to git. Dobra, tak, tutaj nas nie było, ale tu są kompleksy. Wow.
Ja pierdolę. Ej, aż mi ścięło. Kalusze bambosze. Kurwa, co kontenery. Ale nie przejdą przez ten. Ale rozwalą. Mogą? Tak. O chuj. No kurwa, jak? Gra oszukuje. Chyba nie możesz przejechać. No nie. Wiesz, bo chcę ogarnąć ten element. Na mnie tak jest bardzo dużo fajnego lutu. Tylko tak tu zombiaki idą, uważaj. Przyjdą do nas. Tak. Mało zapłot. Zapłot. Mało broni zużyjemy. Śmierć. Ubraj, czego krzyczysz? Nie wiem. Prawym i z pasją. Pomyliło mi się kusty z pasją. Ładnie, no to jest ich teraz znacznie więcej. Powiem ci, że robią się lekkie problemy. Robią się duże problemy. Ta horda chyba do nas przylazła. Może. Oczywiście, że do nas musiała przyjść. Uważaj! Czy mi się broń zepsuła? Widzę. Gdzie wycofać chwilę? Weź tam mi mów, czy idą na mnie. Nie wiem, bo ja uciekłem. Dobra. Musiałem, bo nie mam broni. Kurwa, już mi wytłukli. Ej, ja nawet nie straciłem ani trochę tego kill-offa. To przecież masz sporo, jeżeli chodzi o... obserwacje. Ja zobaczę. Gdzieś idzie zombiek jeszcze? Kurwa, gdzie to było? Trzy. No to nie dużo. Wyglądaj zombiaki, bo tu widzę, że jest sporo zegarków. Wow, to jest fajne. Hello, co się dzieje? Co ty masz? O, widu. Dobra, widły są fajne. Ale dziwne, jeżeli chodzi o używanie. Myślę, że trzeba się do tego przyzwyczaić. No, ja się przyzwyczajam trochę faktycznie. Ale widły są naprawdę fajne. Bo on tak jakby walisz i w jednej chwili idzie drugiego. Albo dobra, ja pójdę drugiego. Latarkę mam. Poncho! Ale nie biorę. To best. Magazynki. Ej, ale aż mnie dziwi, że my przez płotek wybiliśmy taką hordę, a nawet jak sobie przeszli. No. Ty puczesz? No, zombiak był w tym. Na namiocie. Maska. Jezu, a, kurwa! Wystraszyłeś mnie. Ty, chyba ty mnie! Wystraszyliśmy się nawzajem. Nie bierzesz tej maski? Ej, bo tu są te lampy, bierzemy je? Bierzemy. Te lampy się przydadzą. Bo je możesz ogólnie postawić. Możesz chyba. Klikasz podnieś. Tam koło HP masz. Wiem. Bolonka powiedziana. Będzie chleb. I do bagażnika lampy. Jedna 15, to akurat na dwie lampy się zmieści. Dobra, to jak już tu wybiliśmy tą hordę, to idziemy tu. Do jakieś kontenery. Nie wiem, czy na pewno całą wybiliśmy. Ale większość.
Kolejne rampy. Masz łom? Nie. Gorzej. Boże, tył! O, chuj. Dużo, dobra, przez płotek. I radzę ci pospieszyć, bo to nie jest mały płotek. O, myślałem, że mnie zawodzi to, że mam ten zadyszkę. Ja też, właśnie. Wylipa, chuj. Odpocznijmy chwilę. Ej, śmiesznie wygląda rozglądanie się, gdy jest się no, na ziemi. Się kurwa obraca jak na krześle. Fakt. Trochę tak jak Nieśmiałek był kiedyś zbugowany w tym, gdy siedział na ziemi. Jaki Nieśmiałek? Ze Scythi. A. Ej, wyjebali ten tutaj. Szybkie są widły, no nie? To znaczy, czy są szybkie? Zależy. Walał tylko jeden target, nie? I to jest najgorsze, by go zabi. Jeden? No. Mi waliły więcej. Pewne? No. O kurwa, jaka tam horda jest. Tak jakby tu gdzieś widziałem walkie-talkie, chyba że je wziąłeś. Wziąłem. Brawa horda, nie powiem. Tu też są. Za dyszką trochę. Uważaj! Spokojnie, nie wchodź na to, bo nie wiem co to jest. A już wlazłeś, nieważne. Łom by się przydał, kurwa, nie wzięliśmy najważniejszej rzeczy. Dwóch najważniejszych rzeczy. To znaczy? Motka wyburzeniowa. A, no to jest. Właściwie można było po prostu motek wyburzeniowy i rozwalić to. W sumie fakt. By się zaoszczędziło mnie. To jest jakiś pas lotniczy. Dobra, dawaj tu hordę, może wypuszczamy. No i czekaj, muszę zapalić teraz. Bo będę nieskuteczny w walce. Idą w górę. Nie dobrze. Dobra, to ja się będę coverował. Chyba rozjebały wejście. A, rozjebały wejście. No to teraz ty mnie ogarnij, bo ale jest pusto. I obawiam się, że tam też może być pusto. No co, horda poszła na górę, nice. Tu jest jakiś budynek. Ty, ile tu jest tych lamp? No. To ogródek by można było oświetlić. Jak tak można nazwać to ogródek? T-shirt żołnierski, kominiarka. Dobija je z pasją. Nie szkoda ci broni? Chciałbym, tylko to jest różnie tutaj. Boję się, że ciebie ten walny. Jebany. Złóż ją. Cały czas słyszę, jak nalewasz wodę, kurde. Weź mnie wydepuj. Zbieram rzeczy. Będzie zajebiste nagranie. Ciągle nalewańską wodę. Zadełko będzie? Radio. Zbieram. Latarka. Możesz sobie wziąć, przydaje się. Nie wiem, jakoś się nie specjalizuję w tych latarkach. Dlaczego? Bo zawsze walczę bronią dwuręczną. No jak pójdziesz do namiotu czy do czegoś, to możesz sobie dopiero wziąć. O, puszki.
Deska plastikowa. Majki, nożyczki. Piwo w butelce, pikle. Masz od razu... Pikle to od razu zjem. W skrzynkach na zewnątrz nic nie ma, kompletnie. Okradli, kurwa. Zamknięte, trzeba przejść od środka. Zamknij drzwi, jak możesz. Fajne jest to zamykanie pod... Bardzo przydatne, faktycznie. Civic. Civic? Civic. 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 Pyszne połączą. Uki Tokio. Jezu, ile to jest mask gazowych. Ja tu już mam, myślę, że jest. Kamizelka kuloodporna wojskowa. Wiesz. Biorę. Magazynek. Ale ona tak samo działa jak to ten policjant. Ja mam wojskowy, jak chcesz. No na stylu tutaj jest. Okitoki wojskowy. Wziąłem już. Nie wziąłeś go. Nie wziąłem? Nie. Bierzesz ten hełm czy nie? Biorę. Będzie na pewno lepiej, wyglądał. Teraz to jak wojsko wyglądamy. No. Znaczy no, ja troszkę inaczej, bo jednak z tym jestem. No, ale też tak nie widać. Wiesz, no wojsko kurwa z widłami też raczej nie chodzi. Tu wiadomość... Jakiś pojebane. Ale tu chyba nie ma przejścia do drugiego budynku. A jednak jest, dobra. Łazienki. Czyste. Radio. To Boże ci kurwa masz. Skrzynka na narzędzia. Pewnie nic. Łopata. Tłuką się drzwi. Tu się tłuką właśnie słupy. I to nie w drzwi, tylko kurwa kolejna amunicja i kolejna broń. Aż tych pistoletów nie zabieram, tylko... Kurwa, zobacz co tu jest na górze. Tam jest... No nie. Przecież tutaj byłoby amunicja i w ogóle takie inne rzeczy. Ale są? No wydaje mi się, no bo to jest takie fajne opancerzone tam drzwi i okna. I widzę nawet te takie lepsze skrzyneczki. Nie otwieram tej drzwi. Niech się tłuką. Ty gdzie ty jesteś? Dole jeszcze. Pokaż mi to. Chcesz się tam przejść? O, znalazłem. Leki. A, bo cukraty. Otwieramy te drzwi i patrzymy, czy może będzie miał zombie klucz. No właśnie to chciałem zrobić, tylko poczekaj na mnie. Gdzie ty jesteś? Dalej. Lol? No są tu na zewnątrz. Wow! Co to było? Co? Teleportowało mi go. Teres ogrodniczy. Nie ma. Kurwa, szkoda. Lubisz tego zębiaka? To jakieś hangary lotnicze. O kurwa, to może coś być. Witamy, Pearl Harbor.
Ona się nie da tego otworzyć. Jest zamknięty. Okien nie ma. Kurwa, jakbyśmy mieli łom. No nie. Umoki oczywiście nie wzięły. Wow. Co mnie przepychasz, dziadu? Karabinę M16. Ty, ja go zabieram. Nic jeszcze? Nie. Góra i przewód. To, co brałem wcześniej z tej skrzynki, to było walkie-talkie. Zbieraj. Ty, tu można jeszcze otworzyć. Ile naboi. My tu wrócimy, kurwa, z całą naprawdę masą amunicji. Byłeś tu już? Hmm. Nic nie miałeś tam? A resztę potwierałeś? Tak. Pewno? Idziemy tam dalej. No co? Tam już nic dalej nie było? Tutaj w tym nie było tylko. Jezu! A się wystraszyłem. Czemu? Bo jak wszystkie te były takie puste albo ze skrzynkami, to teraz widzę taki... Otwieram, wchodzę i od razu, kurwa. A patrz, tu na górze nie byłeś. Mech rzeczy. Nie pchaj się. Dobra, sobie zapalę. Dopiero też właśnie... A nie, nie muszę jednak. Serio? Ja. A, to nie wiem. Nie, bo to jest tylko taka góra. Ty, no ale jak ogólnie te hangary będą się powtarzać w taki sposób... Pierdolę. Dwie M16, zajebiście. O, od chuja ulepszenia. Zamontujemy te ulepszenia. Trzeba też ogólnie strzelby poogarniać. To, to co to mówię? A, tu jest. Nie pierdolę. Nie. Mógł horda, uważaj. Jakieś okay. Silosy. Masz coś do jedzenia? Czarnoby? Tam mam, zaraz idę. A dobra, mam cukier. Nie, moje odchudzanie zaraz pójdzie w chuj. U mnie tak samo. Nie wiem, czy to nie ma kamizelki. Kurwa, dwie dziury. Policjant. Szkoda. A ja co, ty masz dziurę? Ja mam chyba dziurę. To ja ci rzucę. A nie, dobra, sorry, masz... przepraszam, nie mam dziur. Wydawało mi się. Dobra. Przepraszam, wydawało mi się. Jak ja trzymam tą moją starą, żeby wiesz, tak na potem. Jakby ktoś miał dziurę. Nic nie ma? Nie. No nic nie ma. Jakby te hangary były potwierane. Tutaj w tym jest zombie, no właśnie. Jest hangar otwarty. Chwila amunicji. Ja pierdolę. Podatki przeciwbólowe, bandaż. Napsy przeciwbólowe te zbieram. Robisz pistoletu możesz nie brać, o ile nie ma w nim magazynku, nie? Jak jest magazynek, to wyciąga i zostawiaj to broń. Kurwa, nie mogę sobie darować, że my nie wzięliśmy tych łomów albo młota. Też pamiętaj, że jak ten Turcja się odłączył. O. No to nie będziecie mieć podglądu, moi kochani. Gdzie ty jesteś? No dalej trochę. Co śmiałem mówić. Aż bo jak ja mam na OBS-ie ten tryb streamerski. Ja nie słyszę, jak ktoś się rozłączy.
Pamiętaj, że jak wyciągniesz magazynek z jakiejś broni, to jeszcze żeby zarepetować tą broń. Wtedy wyciągniesz pocisk z komory. O, wrócił. Turcjan, rozumiem, że prąd ci wyjebał. To jest wielkie. Sprawdzałem, czy tylko są na pole. Jakbyśmy znaleźli samolot. Nie, no w tej grze nic nie ma. Wiesz co, chodźcie może po samochód wrócimy. Co ty na to? Pewnie źle, czy... Przejechać nie przejedziemy, chyba że rozwalimy bramy. Tam jest horda wyżej. Słyszałem strzał. Też. Idą na górę, dobra. Tutaj te dwa po lewej możemy zabić. Nic. Ja da się ten śmietnik podnieść, ten niebieski. My go podnieśli. Mi się wydaje, że się da. Się, ale potrzebny jest łom. A to byś musiał, wiesz, jakieś miejsce na to mieć. Wiesz co, ja mam taki plan, że podjedziemy do domu teraz, rozładujemy się, weźmiemy łom. Weźmiemy ten młot. Młot. I przyjedziemy ponownie. Łom w sumie po co? To tylko nam zmarnuje miejsce. Ten młot chyba lepiej byłoby wywalany. Ale nie wiem, czy młot rozwala właśnie wszystko, nie jestem pewien. Nie no, wszystko. Nawet te dowalone drzwi może rozwalić. Nie wiem, czy przejdę teraz. Całe szczęście sobie format zmieniłem. Na FLV? No. I będzie podgląd? Będę, no ja bym spodziewał. Ale tylko chwilowy. Muszę to sklejać. Nie no, 40 minut trwało. No, już mamy 42. No to będziesz mi się skleniać. Ale to chor... A to jest tu niesamowite. Ja pierdolę. Aż przerażenie mojej postaci wskoczyło. No, minie akurat, albo psychopata jednak. O kurwa. Gasł. Nie! Kurwa, przejechaliśmy! Oj chuj. Wiesz? Żyję. Uciekaj dalej, uciekaj dalej, uciekaj dalej. Po coś ty kurwa wychodził z tego samochodu? Bo myślałem, że wychodzimy jak z gazu. Nie no, dopóki nie będzie dobrze, chodź tu. Idę. A nie, czy się zrespi i umrę? Bo w zombie jak się nie zrespi? Ale znikome obrażenia, Luz. Ale znikome tak, obrażenia z czego masz? Przejechałeś mnie. Tylko z tego, tak? To zobacz, nie ugryzł mnie. Zobacz, czy są te rampy. W tym? No chyba tak. Są, ale ich nie wezmę, bo nie mamy miejsca. Dobra. Odpaliłem nagrywanie jak coś, okay. Co zapisz tam. 4407. O pierdolę, ile tu zębiaków się porobiło. Tyle ich nie było na początku, jak przyszliśmy. Ja się powiem, że leciutko zestresowałem się. Zaleśniłem się, że cię już pogryzło, bo ty miałeś takiego laga. One cię już normalnie tam, wiesz, powaliły i gryzły u mnie. Znaczy, ty mnie powaliłeś akurat. Znaczy, no tak, że się... no bo słabe hamulce na ten samochód. No to tylko lampy były halogenowe w tym. Lampy się uda przerzucić? Zobaczymy. A u nich sobie samochód odpalić. To ci nie chce odpalić? Samochód. Nie wiem. Akumulator jest. Paliwo jest. Może zepsuty po prostu. Ale nie chce jechać. Ale odpalił czy nie? No. No nie odpalił.
Przejdę. Biorę tą lampę. Jakby silnik nie działał, tylko... A akumulator przypadkiem nie siadł? No patrzę, akumulator też jest. 9-10% akumulatora, to powinien jeszcze jechać. Powinien. Silnik jest cały. No panie, my naprawdę tyle przedmiotów przyniesiemy, że... Co ja mam zrobić teraz? Nie wiem. No kurwa... Ja sobie tu pakuję, a tu zombie, jak widzę, że sobie stoi. Paliwo jest, co jest? O co ci chodzi? Ja już wszystko poniosę. Dobra, do bazy się bakamy. Mimo już ten samochód jest zjebany całkowicie, to odpalę za pierwszym. Sobie sprawdzę ciuchy przy okazji. Mm-hmm. Bo jednak tam mnie próbował ugryźć. Tak, kurde, strażac pianę dziurą. Słyszę. Ale nie mój. W aucie mamy tyle kurwa zegarków, że ja na to sprawdzę. Będę musiał sobie tam szyć tą odzież. No, na szczęście to kurtka strażacka, a nie jakaś inna. Tak to bym pewnie miał ugryzienie. Pewnie tak. W szyję, kurwa. Jak w szyję? No bo w szyję mam dziurę. W sensie... Widziałeś to? Nie. Tam dziursko w szyi. Ale w sensie rany masz w szyi? A, w kurtce. No. No to już byś pewnie nie żył. No. Przejebane. Jak wrócimy, to se to szyję. Mogę ci drift? To jeszcze był pikuś. Ona tak dziwnie... Ty, to nie jest ten zjazd? Ja, to jest ten nasz zjazd. W końcu przez to... pikać. Kurwa, ale ile amunicji zaraz sprowadzimy tutaj. Ten samochód ledwo jedzie. I to po drodze. O, nie przyjebałem. No właśnie widziałem, ale się ruszył ten samochód biały, ten rozwalony. No, tak u mnie przynajmniej. Piłą powietrza go przynajmniej. Może naczepka walnęła. Ja nie wiem. Zresztą nie, no on się ruszy już wtedy, gdy on się pojawił na ekranie u mnie. To może się zrespił po prostu. No może. Ja zombiaki już gnił. Rekki to wszystko zrobiło, nie? No. I te groby. Fajny taki lore się zrobił tutaj. To jest nasz mur. Te zombiaki też już gniją zupełnie, które. No widzę. Ja to zrobię to w ten sposób. Ty, zaraz chyba kończymy nagrywanie, no nie? Mhm. Teraz 10 minut. Ja już kurwa głoduję.
Kurtyn, ty jutro możesz, czy nie? Jutro nie. Po 22. No to jest piątek. Czwartek? Nie, jutro piątek. Piątek. Tak? No to jutro w luzik. Okej. Okay. Ten nadal mnie wodę, kurwa, pije. Fajnie, czy... ja będę żył jutro. No musisz nie żyć? Siorbię wodę. A, Robert chyba kapuje. Chyba kapuje. Nie, nie to. Nie o robotę chodzi? No. Dałem. No, wody na to teraz nam starczy. Mi wyrzucasz to wszystko na podłogę, czy mi się wydaje? Nie, na szczęście nie. Mam takie przeciążenie, że ja pierdolę. Ja nie wiem, czy my to wsadzimy gdzieś. Ja sobie tutaj... Garnę w jedną skrzynkę na całą elektronikę. Spoko. Co tu jest, kurwa? A, zaprawa tankerska. Co sobie wrzuciłem? Dobra, dobra, nici, jakiś ten, skóra. Nie tyle waży. A, butelka z wodą 28, w wrześniu. Został dosyć, no. Nici. Dobra, gdzie skóra? I szukać. W tym pierdolniku to nie zajmie to trochę. Nie wiem, czy ja jutro, jak będziemy grać z odcinkiem, może sam nawet na serwer wejdę i tutaj nie zrobię tego. Ogarniasz? No, będę tylko nigdzie... nie daj się zjeść. Nie. Nie. Tłuczę się gdzieś. To ja nie mogę, bo ja mam kurwa takie przeciążenie, że... O nie, nie można naprawiać tej kurtki. Ha, ha, ha. No nie, kurwa. Muszę znaleźć nową, a kurwa. Jeszcze to w szyję, jak mnie upierdoli jakieś następne, no to chyba i mi odgryzie tą szyję. To pewnie tak. Jakby w rękę było, to tam ciul, najwyżej by się upierdoliłem. No nie powiem, bo ja bym teraz nie chciał kurwa stracić tego wszystkiego. Gdzieś się dobija bardzo blisko. No dobra, ciulaś to. W sensie to, że się dobija to nie, ale... No wiesz, jeszcze wiesz, mam dziurę. Okien, więc... Jo, pierdolę. Jak mnie wystraszyło. Nie strasz mnie, kurwa. Się dobija do tej ściany, słyszę, że to tutaj... No nie widzę, ale no, dopiero potem się pojawił ten zombiek. Coś chciałem chyba wyrzucić z tamtana, co chciałem wyrzucić? Tą wodę trzeba poprzenosić, XT. Kurwa, lałeś to teraz przenoś! Dobra. O! A gdzie ona? A, tu ja już odbiłem. No dobra, wyręczyłeś mnie. Kurde, szkoda. Teraz specjalnie przeniesiesz do naczepy, żeby... Tak, żebyś tam... znów musiał przenieść. O, ksiądz! Dzień dobry.
No ale dobrze, nalałem, no teraz przynajmniej nie będziemy zdychać z pragnienia. Nie no, dobrze, dobrze. Patrzę, gdzie ja mam celownik. Oficjalnie mamy wszystkie skrzynki już chyba zajebane. Nie wszystkie. Chyba wszystkie. Nie. Znajdź mi elektrykę poziom... Poziom. Tom, trzeci. Już. Co się szybę rozbija w tym? Czym? Pojedźnie. Ale puszki po napoju i tym podobne, to ty do śmietnika. Elektryka to jaki miał być? Trzeci. Kurwa, to jest drugi, czwarty i piąty. Tu ścierkę do naczyń też wypierdzielam. Ciebie już potrzebem, nie? No. Dać do namiotu, świeczki też wypierdzielam. A na chuj nam świeczki były? Nie wiem, tak wziąłem. Krawiecko. Elektryka tam pierwszy. Przypadkiem krzyknąłem. Ile VHS-ów, ja pierdolę. Puszek, co za dziad tutaj to powrzucał. Teraz strażacka zepsuta też wywalam. Ja sobie martwię, że chyba nie mamy elektryki tomu trzeciego. No jak, nie mieliśmy wszystkie. Nie. Mi się wydaje, że mieliśmy wszystkie. Nie ma tutaj. No to trzeba będzie szukać, albo sobie będziesz levelował bez tego. No nie, no bez tego to się nie opłaca. Ale twoja postać zmęczona jest. Moja? No. No wiesz. No tak dyszy. Kurwa, dałbym sobie rękę uciąć, żebyśmy wszystko. A? W tej apteczce, czy pusta? Coś jest. No serio, dałbym sobie rękę uciąć. Ale lag był. Lag, gdzie lag? Jak do budynku wszedłem, chyba się skrypty odpaliły. Może być, może. My się coś tu ma dziać niby. Gdzie jesteś ogólnie? W kościele. Ktoś pomógł od razu. No. Jasne. Już sąsiedni parafik księdza zajebałem, także nie wiem, czy to coś da. Faktycznie trójki nie ma. A, pierdziele. Nie ma. Nie ma. Idę ścinać drzewa. Mhm. Nie chcę nic nie robić. Dobra, ja to kasuję w takim razie.
Ja sobie teraz popylam na 5 butelkach wody. A wtedy tylko na jednej. Zobaczcie jaki to jest. Don Juan. No jak inaczej. Mamy wszystkie butelki na fulla oprócz chyba dwóch. Kurwa, naprawdę dałbym sobie rękę uciąć, że my mieliśmy to. No to trzeba będzie szukać. Ja nie chcę szukać czegoś, co mi się wydaje, że miałem. Jeszcze jest jedno miejsce, w którym może być, ale... Wąt. Trochę tu jest tych drzewek do ścięcia. Gdzie? Tu nie ma. Tu nie ma, czyli nie ma. Och, praca, praca. Ion, uspokój się. Leci mi samolot na tym. Skitał się. Helikopter jest? Nad domem. Nie, nad domem w sensie tak, wiesz, w realu. Nie mogę sobie darować, że tego nie ma. Można kategorią sobie. Kurde. Aj, denerwuje mnie ta dziura. Gdyby upierdolił gdzieś indziej. Ale w szyję. Weź, przez to nic się nie stało przecież. No na szczęście to nie. Na szczęście się nie przebił aż tak mocno. Przeżywasz. Może tak elektronikę czy nie zostawiłem gdzieś, ale... Literatura, materiały, podręcznik, elektryka tam pierwszy. Dobra, potem ja te kłody wezmę ten... Wiem chyba gdzie to jest. Je zwiążę i dam do płotu. Jedziesz ze mną? Bo chyba wiem gdzie jest. Już idę. Nawet na głodnego podjadę. A ja sam nie możesz? Co? Boję się. No dobra. Głodny. Chyba przez to, że teraz mam tą kamizelkę kuloodporną wojskową i ona jest chyba troszeczkę grubsza, to po prostu szybciej się męczę. Chyba. Leżeć. Godzina 4 nagrania. Ale jeszcze muszę to zobaczyć. To było do końca odcinka. By nie daruję. Mdłości mam kolejne. Kurwa, te ciała rozkładające się naprawdę źle działają na postać. Ja mam przemoczenie. Nie wiem, czy nie będzie tam przeziębienie. Ty, tu jest kilo. Dużo innych rzeczy, to kilka kilowów nawet. Łóżko. Nie ma. Kluczyków pewnie nie ma. Biorę te kilo. Tak, wiesz. OHS, CD-ki. Te zombiaki. Dużo. Dobra. Nie. Co? A, te widły są bardzo chujowe pod tym względem.
atakują zamiast tego, co idzie, tego, co leży. I długa animacja jest mega. Myślałem, że to otwarte jest. Śmietnik zostawiliśmy? No to jednak nie ma. O, 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 wędkarstwo zbiera swoje. Z tobą jest nie tak. Niestety. Jedno miejsce, które może być, to tu. Nic nie ma. Zombie na dworze i to dużo. Uważaj! Tył, 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 tył. Nie zrobił dupki. Zabignę ja. Dobra. Dobra, niestety nie ma. Wziąłeś wszystkie rzeczy stamtąd? Tak. Bo wiesz co tam jeszcze... Nie wiem czy widziałeś, ale były CD-ki. Mógłbyś mnie wziąć? Ja coś spróbuję zrobić. Ten bus w teorii... Powinien jeszcze działać. Tylko CD czy to VHS też? Wszystko, wszystko. No. Zwykły tak. Zwykły akumulator też zadziała. Au, jebaś mnie. Który? No dobra, jest git. Nic nie zostawiliśmy. Tu jeszcze są rzeczy. Celowniki. Tutaj jest strzelba w ogóle. Amunicję byśmy zostawili, chuj. Biorę wszystko jak leci. Antybiotyki. No mówię, zostawiliśmy to w cholerę. Maczety nie bierzesz? Nie maczety masz. A, chyba... Tam zepsute. Chyba ją wziąłeś. Ale ona by zepsuta chyba. No nie wiem. Ty powiedz mi, że masz łom. Nie, ale w tym był wanie. Ja się kurwa jeszcze nie umiem wysłowić o tej godzinie. A w tym wanie był? Tutaj. W tych siedzeniach. Wow. A co ty tam masz wbitego w kolanku? To nóż do chleba? To wygląda jak maczeta? No. Ja sobie będę musiał kiedyś powalczyć maczetą, nigdy nie walczyłem nią. Szczerze, nie ma rewelacji. Oczywiście, że. Nie pułapek, spawanie to... już mamy wszystko. To śmietnik, usuń wszystko. Czekaj, tu coś jeszcze jest. Tu moje radio wrzuciłem. Granatę wrzuciłem. Zwłoki jeszcze w śmietniku. Zasłaniaj mnie.
Weź to teraz, zbierz. Ty no jeden wziąłem, ale drugiego nie wezmę. Weźmiesz, spróbujesz tą deskę wziąć? On trochę waży. 20 kilo. Kurwa. Co to takie ciężkie? No bo to kontener niebieski. Aha. Będziemy mieć na zwłoki w razie czego. No. Ej, a po co ty przenosisz to? Ja go rozbiorę. A, okej. Okay. Jak już będę miał elektrykę, już mam elektrykę na poziomie czwartym i mechanikę na drugim, to bym mógł odpalać z kabelku, bez kluczyka. A ty postaw go byle gdzie, po co do garażu, no nie? Ja im po prostu podjadę bliżej. Dobra, wyjdź i go włącz. Jo? No. Chodź jeszcze tak, kurwa, zajebałem w to. Będzie bujesz teraz. No, ci się chyba nic nie stało. Mam nadzieję, że nie. Dobra, chodź tutaj jak możesz. Kontenerek, to my sobie postawimy. O tutaj gdzieś, no to wyrzuć ten drugi. No niestety. To muszę się upewnić. Tak w tym miejscu. No i mamy kontenerek. No i zajebiście. Podnieś zwłoki. Pyk do śmieci. Podnieś zwłoki. Pyk do śmieci. No i może byśmy już skończyli, bo to się tak dobrze gra, że... że już zostają półtorej godziny nagrania. Może nie? I co? Mieć mdłości. Oczywiście tam zamknąć drzwi, to on przez okno skacze. O matko, dobra. Kończymy? Hej, bo ten... Kończymy, godzina 15.